Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia Plac Legionów przez ostatnich kilka lat wyglądał zgoła inaczej. Gościł tutaj przecież specjalny jarmark bożonarodzeniowy organizowany przez lokalną grupę działania Ziemia Sieradzko-Wieluńska. Ponieważ w tym roku go zabrakło, miasto zaproponowało właśnie plenerową imprezę pod hasłem Gotowanie z okrasą. Był rzecz jasna świąteczny klimat i kolędy, które śpiewały wieluńskie przedszkolaki, ale też podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Nie miały anioki, choinki na święta. Najważniejszym punktem imprezy było rzecz jasna wspólne gotowanie świątecznego barszczu przez włodarza miasta i nie tylko. Czuję się trochę inaczej niż zwykle, ale to jest czas świąteczny, czyli czas, w którym zachowujemy się inaczej niż co dzień. Chcieliśmy tak troszkę urozmaicić niedzielę handlową przed świętami Bożego Narodzenia. Proponujemy właśnie gotowanie barszczu wigilijnego. Wraz ze mną gotuje ksiądz Piotr z parafii świętego Józefa i pani dyrektor Kalińska, szefowa Domu Kultury. Także widzimy, że pogoda, mimo że zapadało się dosyć niefajnie, niebo się przejaśniło, jest ciepło, nie pada, coraz więcej mieszkańców przybywa, także myślę, że ofiar w ludziach nie będzie po naszym gotowaniu. Paweł Okrasa całkiem nieźle poradził sobie w polowej kuchni. Później ugotowany już barszcz trafił do rąk mieszkańców Wielunia. Kuchnia bardzo mnie odstresowuje, czyli jeżeli mam jakieś dużo napięć, dużo spraw służbowych, które mnie absorbują, to w kuchni jestem w stanie odreagować bardzo fajnie. To zabiera oczywiście nieraz dużo czasu, szczególnie, że gotuję w nocy, kiedy wszyscy śpią w domu, ale to naprawdę bardzo stresowuje i nawet bardzo sobie to cenię, że potrafię coś ugotować. Nauczyłem się gotować na studiach. Chyba jak każdy, który gdzieś wyjechał do dużego miasta, musiał sobie radzić. Ja też sobie radziłem w tej sytuacji. No i teraz moim daniem takim... Właśnie jaka jest popisowa potrawa Pawła Okrasy? Firmowe danie moje to jest pstrąg, także ja lubuję się w rybach, także pstrąga mogę polecić według mojego przepisu. Ale na tym się nie skończyło. Wielunianie mogli też skosztować świątecznych pierogów, po które ustawiła się całkiem spora kolejka. Ucieszyła się z tego niewątpliwie szefowa WDK-u Elżbieta Kalińska, która też stała przy świątecznych garach. Dobrze gotuję, ale rzadko. Ale na święta ulega magii i rzeczywiście gotuję wszystkie potrawy i zawsze jest ich 12 w domu albo więcej. W czym się pani odnajduje najbardziej, jeśli chodzi o te świąteczne gotowania? No myślę, że to jest zupa grzybowa, którą robię naprawdę pyszną. No i jeszcze robimy taką w rodzinie, mało kto zna taką zupę, zupa makowa albo migdałowa. Z maku po prostu, z migdałów, fig i innych rzeczy. Podgląda pani burmistrza, jak on sobie radzi z tym gotowaniem? Tak mówił przed gotowaniem, że za bardzo kuchnia nie jest mu bliska, ale widzę, że sobie bardzo poradził. Choć tyle żalu w nas i w niebu śpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak, choć tyle żalu. W trakcie gotowania rozstrzygnięto ponadto rodzinny konkurs na plenerową szopkę bożonarodzeniową. Dla uczestników najciekawszych prac przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe. Zasada była taka, żeby robiła ją rodzina, żeby można ją było wystawić w plenerze. No i dobrze by było, jakby się coś w niej działo. No z tym było gorzej. Najbardziej się dzieje w naszej, jak Państwo widzicie, jest lekko ruchoma,
ale w przyszłym roku może będzie bardziej ruchoma. Na razie zrobiliśmy taką, jesteśmy dumni, że działa. Celem konkursu było zachowanie tradycji wykonywania szopek, ich prezentacja jako element kultury chrześcijańskiej i narodowej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców naszej gminy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Pierwszą nagrodę w wysokości 1000 zł za tę oto całkiem okazałą szopkę otrzymała rodzina Kołaczków. Nic dziwnego, przecież ojciec i syn to rzeźbiarze, znają się więc na tej robocie. I na razie tyle, więcej świątecznego gotowania z burmistrzem pokażemy już w temacie tygodnia. Zapraszamy. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Świętszą